Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem ja, czyli Malczu Mistrz. W dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić zakładkę Imperium. I dzisiejszy odcinek jest już 44. odcinkiem Malczu Mistrz O-Game. Bardzo was wszystkich witam serdecznie, tutaj ze wszystkich was zgromadzonych. I zapraszam też od razu do lajkowania, komentowania odcinków Malczu Mistrz O-Game na YouTubie pod filmikiem. Dobrze, to teraz może po kolei idziemy, sprawdzimy formy życia. Z form życia mam do możliwej Akademii Nauk rozwinąć. Laboratorium biotechnologiczne też. Zobaczcie, laboratorium biotechnologiczne zwiększa z każdym poziomem produkcji pożywienia na planecie. Ciekawe. Akademia Nauk. Akademii ludzie kształcą się na ludzi. Każdy poziom podwyższa liczbę edukowanych ludzi. No to może Akademię Nauk rozwiniemy sobie na spokojnie. Tak jest, Akademię Nauk rozwijamy, żeby ludzie się rozwijali, żeby byli rozwiniętymi ludźmi, inteligentnymi, jak Pan Bóg przykazał. I jeszcze jakby co, jeśli kogoś kiedyś obraziłem w historii mojego kanału na YouTube, jeśli kiedyś kogoś obraziłem, to bardzo przepraszam, nie chciałem nigdy nikogo skrzywdzić ani obrazić. Także tak dodatkowo, jeśli kogoś w jakiś sposób uraziłem, to przepraszam, na całej historii mojego kanału, to przepraszam. A teraz idziemy z tematem na spokojnie. Pokażę wam zakładkę Imperium, tak? No. Zakładka Imperium wygląda w ten oto sposób. Pierwsza jest iluminacja ultra. Iluminacja 02, iluminacja 03, iluminacja 04, iluminacja 05, iluminacja 06. Tak. Tutaj jest po kolei położenie planety, pola, które mi zostały, oraz produkcja energii. Tak. Temperatura. Metal, który jest metal. Mamy surowce, mamy metal, mamy kryształ, mamy deuter, mamy pożywienie i mamy populację. Populacji mamy 24 miliony. Potem jest przestrzeń, magazyn metalu. Magazyn metalu mamy 130 milionów, czyli maksymalnie pojemność magazynu metalu to jest 130 milionów, magazynu kryształu 71 milionów, zbiornik deuteru 38 milionów, magazyn pożywienia 60 tysięcy, mieszkanie ponad miliard, chyba, tak. I tutaj też po kolei mamy kopalnię metalu na poziomie 34, kopalnię kryształu na poziomie 29, ekstraktor deuteru na poziomie 26, elektrownię słoneczną na poziomie 29, elektrownię fuzyjną na poziomie 17, magazyn metalu na poziomie 15, magazyn kryształu na poziomie 14. I zbiornik deuter na poziomie 13. A tutaj stacja. Mamy fabrykę robotów na poziomie 12. Fabrykę nanitów na poziomie 3. Stocznie, laboratorium badawcze, terraformer. Depozyt sojuszniczy, zwiast rakietowy, dok kosmiczny. Tutaj mamy obronę, czyli działa rakietowe, różne takie wieżyczki obronne. I tak, wyrzutni rakiet mamy 256 tysięcy, lekki działa laserowe 97 tysięcy,
Ciężkie działo laserowe 37 tysięcy. Działo gasca 3000. Działo jonowe 12 tysięcy. Wyrzutnia plazmy 809. Przeciwrakieta 15. Rakieta międzyplanetarna 12. I duża osłona ochronna. Poczekajcie, bo tutaj coś się odświeżyło. No i po kolei mamy wszystkie technologie badania, technologia energetyczna na poziomie 14, technologia laserowa na poziomie 17 i takie tam, etc., etc. A potem jest flota, mamy ciężkich myśliwców 14 tysięcy, duży transport 264, krążownik 432, okręt wojenny 198, pancernic 60 i takie tam. Potem ludzie, budynki, to już te ludzie, budynki to są budynki z formy życia, tak? I sektor mieszkaniowy mamy na 61 poziomie, farma biosfery 36, centrum badań i etc. I na końcu mamy ludzie badania, czyli międzygalaktyczne coś. Okej, dobra, skryło się. Mamy międzygalaktyczne, wysoko wydajne stery, napędy fuzyjne, generator kamuflażu, orbitalna kryjówka, badanie SI, wysoko wydajny terraformer, ulepszone technologie, wielki myśliwiec, no i tutaj mamy zer. To muszę bardziej rozwinąć ludzie badania, także w ten deseń, tak? Witam Was z powrotem. Teraz będzie kolejna część odcinka. Po prostu sobie wezmę i chyba rozwinę coś, nie coś, w formach życia. Wezmę rozwój form życia, kliknę. I generator kamuflażu rozwinę. Czemu nie? A to co to jest międzygalaktyczni posłańcy? Ciekawe, napędy fuzyjne. Wydanie SI. Generator kamuflażu rozwinie. O co? Na godzinę, dobra. Forma życia. Rozwiniemy drapacz chmur. Tak. Pięknie. A teraz wezmę i obronę rozwinę. Czyli działa laserowo. 4500, dobrze. Kliknę. Bardzo dobrze. Także to by było na tyle. Myślę, że w ten oto sposób bardzo wam się spodoba dzisiejszy odcinek. Taki bardziej techniczny, bardziej taki techniczny odcinek, ale zawsze to coś, tak? Dobrze. Dziękuję. Jeszcze wezmę iluminację 02, rozwinę. Tutaj cyk. Jeszcze poklikam iluminację 03. Poklikam jeszcze trochę. Jak to niektórzy mówią, że klikam losowo. No może tak, ale coś klikam. Trzeba, tak? Czekajcie. Okej. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie obecnego odcinka. Malczu Mistrz Ogame. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentarzy, pisania komentarzy pod filmem na YouTubie. Cześć, cześć, kluski ze sobą. Co by miał na czym Malczu Mistrz, a to był Malczu Mistrz O Game. Odcinek 34.